strony Ruda. Oraz Piórka. Z kanału Blueberry Pudding Cake. Dzisiaj mamy przed Wami Inspektora Tusza. Jedną z najnowszych gier od wydawnictwa Egmont, któremu dziękujemy za przekazanie kopii gry do recenzji. Jest to gra od 3 do 6 graczy, trwa około 20-30 minut i sugerowany wiek gracza to 8+. Dostajecie bardzo żółty marker, dzięki któremu możecie malować po wszystkich możliwych kartkach. Inspektor Tusz, angielska nazwa to była Invisible Ink, czyli niewidzialny tusz, który rzeczywiście robi się niewidzialny. Tak, bo zakładacie te oto czerwone okulary. Jest to gadżet, który w typowych kalamburach nie miał jakby miejsca, prawda? Więc jest tak nowość, w której wszyscy wyglądają jak cyklop. Ostatnio jak graliśmy i dziecko mi powiedziało, że to są okulary jak cyklop, myślę, o czym ty człowiek mówisz? Cyklop przecież miał jedno oko, prawda? Tak, bo Ruda myślała tylko i wyłącznie o Heroesach Trójce. Tak właśnie. Dobra, wracając do gry. W pudełeczku znajdujemy oprócz tych bajeranckich okularów dwie talie. Czarną i niebieską. Trudniejszą i łatwiejszą. Klepsydra, właśnie ten niewidzialny pisak. Mikrofilmy, dużą kostkę. Oraz aktówki. I znaczniki agentów. Najlepszy jest czerwony, bo znika. Owszem, tak. Znika poprzez założenie okularów. Teraz tak, na czym to polega? Czym to się różni od tych naszych takich standardowych kalambur? Potrzebujemy białej kartki, której nie było w środku. Dziwne, zaskakujące. Nie dodawali białych kart. Nie dodawali. Ale przygotowaliśmy się w razie czego. Tak właśnie, mamy tu. Może nic nie stąca? Jej, mamy to. Pokażemy Wam mniej więcej na czym to polega. Po rzucie kostką wypada albo ołówek, czyli rysujący nie widzicie, co rysuje, poprzez założenie okularów. Wypadnie chmurka, czyli wszyscy zgadujący zakrywają swoje oczka tymi świetnymi okularami. No i najfajniejsze, które najczęściej się akurat też zaskakujące trafia. Dokładnie. Wszyscy zakrywamy oczka naszymi okularami. I dlatego musicie patrzeć na ruchy ręką, bo to, co czasami wydaje się Wam sensowne, od początku do końca nie widzicie, co się dzieje na wspomnianej kartce papieru. Wczoraj 3 razy rysowałam bałwana i dalej nikt nie odgadł, że to bałwan. Tak, ja rysowałam awokado i nie mogli odgadnąć też jako jajko i miałem problem. No właśnie, bo jest niebieska talia, gdzie możemy zdobywać więcej punktów, ponieważ mamy dwa słówka. Mamy słówko zielone, które należy i jest obowiązkowe do zgadnięcia i niebieskie słówko, które jest opcjonalne, ale również może nam nabić punkty. Jeśli odgadniemy zielone, to kończymy już zgadywanie dalej. Jeśli odgadniemy wpierw niebieskie, a po czym zielone, to osoba, która odgadła niebieskie, dostaje 1 punkt, za zielone dostaje się 2 punkty, a osoba, która narysowała oba, dostaje 3 punkty. Dokładnie, więc maksymalnie osoba rysująca może dostać 3 punkty. Czarna talia jest troszeczkę trudniejsza, ponieważ czarne słówko jest słówkiem zakazanym. Jeżeli ktokolwiek wypowie to słowo, osoba rysująca i osoba, która powiedziała dane słowo, dostają niestety po minusowym punkciku. I tutaj był ten pewien problem, bo w grze zaznaczono stanowczo, że nie wolno odzywać się podczas gry, ale wzięliśmy umowny znak, że jak ty rzeczywiście odgadł czarny, to pokazywaliśmy X i pokazywaliśmy na daną Dokładnie. Osobę. Dokładnie. W instrukcji jest ustęp o tym, że może być osoba pilnująca, czy dane słowo się pojawiło, ale stwierdziliśmy, że po prostu wszyscy będziemy brać udział w grze i będziemy się w jakiś sposób komunikować, że rzeczywiście to hasło padło i ktoś tam dostanie minusowe punkty. Czasami naprawdę było ciężko, zwłaszcza, Jezu, ja miałam coś takiego wczoraj, że totalnie nie mogłam sobie z tym poradzić. Chyba sobie nie przypomnę tego w tej chwili. Ja miałam miecz, więc dobrze, że narysowałam dwójkę ludzi. Tak, i nie można było narysować krzyż, znaczy, żeby ktoś zgadł krzyż. I nawet Ci to dobrze poszło, bo dosyć szybko ten miecz odgadłam. Tak. Dobra, to może... Niestety Rudo jest najbardziej domyślna z nas wszystkich podczas... Lubię kalambury, nawet mi to idzie. Wiecie, inne gry to tak kiepsko, ale w tym akurat... Ale naprawdę dobrze. Czasami macie dość trudne słowo, bo tutaj jedna z pierwszych to jest bluzka i sweter. Jeśli na przykład zgadniemy, ktoś powie sweter, to od razu minusowy punkt, nie może dalej odgadywać. Mało tego, karty są dwustronne, więc tych haseł jest naprawdę dużo i... Rzadko kiedy po prostu są powtarzane. Bardzo fajną rzeczą jest to, że są po polsku i po angielsku, więc macie okazję uczyć się jednocześnie słówek. I grać z obcokrajowcami, którzy mają ochotę też porysować i pozgadywać. Albo z dziećmi, które wydają się czasami bardziej kreatywne, chociaż w przypadku Samaela to wolałam, jak nie rysował. Ten samolot był taki trochę, nie? Ale po chwilach ściągnęłaś, to jednak widziałaś ten samolot. No tak, ale musiałam ściągnąć okulary. Dobra, no więc tak. Może zagrajmy, najpierw zobaczymy, co się dzieje na niebieskich kartach, co? Po rundce i czarne karty też po rundce. Zaczynaj. Dobra. Thank you. Ty podwójnie.
Tak, wiem. O, oboje zakrzywamy, świetnie. Więc tak, na sam początek, ja się może zapoznam z moją kartą. Ja ona założę. Powinna być pod tym, właśnie, bo to powinno być na naszej kupce, tak, żeby po prostu nie było widać żadnych haseł. Ja powinnam sobie wyciągnąć kartę. Tam a jeszcze jedna rzecz, pilnujcie podczas gry, żeby gracze nie podnosili wzroku, bo niestety, jak ktoś ma pękaty nos, tak jak ja, to akurat kiedy podnoszę wzrok, to widzę od razu kartę, więc wszyscy niech mają skierowane do dołu swoje oczy. Klub. Okej, okay. Jesteś gotowy? Tak. Okay. Lepszy dra. Okay. Ruda jak powie start, ja odwracam i zaczynamy. Go. Jajko. Łza. Płacz. Stop. Dobrze, odgadłeś łzę. Chciałam, żebyś najpierw odgadł krople, bo kropla była niebieska, więc zostalibyśmy po jednym dodatkowym punkcie. Łza była za dwa, więc powiedziałeś od razu łza. A, nie mam agentów. Masz flotowego. Ja będę czarna. I po dwa punkciki dostajemy. I ty, i ja. No i jeszcze... Oczywiście gra jest od trzech graczy, więc nie myślę, że to tak wygląda. A więc spróbujmy jeszcze raz z niebieskimi kartami. Ja rzucę. Tylko ty nie widzisz. Ha! Yes! Okej, weź sobie kartę spod połu. No i to, z czym ostatnim razem się nie zgadzałem. Okej, okay. Czyli ty nie widzisz. Ja cię może puszczę. Gotowe? Mhm. Start. Księżyc. Które było pierwsze, które drugie? Rogal. To na księżyc. Rysujesz do siebie? Księżyc. Gwiazdy. Niebo. Okrąg. Pełnia. Pełnia? No dobra. No księżyc, tak? Okej, okay, to jest jakaś faza, nie możesz mówić. Faza księżyca? Dobrze? No więc... Ale to sorry, miałam mówić... Powiedziałaś księżyc, jest jeden punkt. Aj, pół księżyc! Oh my god! Przepraszam, ale powiedziałam księżyc, czyli dostajemy po punkcie. Nie jest aż tak źle. No nie jest tak źle. Wiecie co? I oszczędność kartek, bo jak gracie, to wiecie, no my raczej staraliśmy się... Chronić środowisko i jak najmniej zajmować przestrzeń. Za to moje kochanie, jak wczoraj rysowało balonika, to narysowało na całej stronie. Na całej. Jak później ściągasz okulary i widzisz, że to wcale nie wyglądało jak balonik, tylko jak coś okrągłe z podpiętym długim ogonkiem. Kijanka. Balonik. Dobra. Zakrywamy czarną, rachu, ciachu, spróbujemy, co? Tak. Ciach. Wszyscy zakrywamy. Świetnie. Ja może się zapoznam hasłem chociaż. Po co ci? O maj. Jak to narysować? Ręką i żółtym flamastrem. Dobra, niech ci będzie, czekaj. Flamastrem dostajecie w zestawie. Jak przestanie pisać, wystarczy dokupić żółty i tyle. Dobra, patrz, bo to jest ważna sprawa. Gotowy? Tak. Jak mam to zrobić? Dobra. Na całą stronę mamy. Motylek? Trawa? Źdźbło? Znak wiolinowy? Nutki? I minusowe, wiedziałam, że tak będzie. Już miałam rysować radio. Nuta, ale pochodne, z tego co czytaliśmy wczoraj, też się zaliczają niestety. Muzyka to było hasło zielone, nuta to było hasło czarne. No więc ja w takim razie muszę oddać w tym wypadku. Ja też, bo rysowałam. No i tak wygląda cała rozgrywka. Tylko pamiętajcie, że to jest gra od co najmniej trzech osób w górę. Sądzę, że tutaj akurat ograniczenie jest tylko i wyłącznie w tym wypadku, jeśli macie odpowiednią ilość okularów. Ale w łatwy sposób chyba da się kupić jeszcze jedną wersję i grać jeszcze większą ilość osób. To musiało być wtedy zabawne. I jeżeli są okulary, to pewnie. Czego nie? Przecież to jest zwykły fun. W razie czego, my wczoraj używaliśmy ołówka, żeby wykreślić sobie miejsca, gdzie już nie możemy rysować, żeby rysunki się jakby nie pokrywały ze sobą i mieliśmy dużo, dużo, dużo fajnej zabawy podczas, przynajmniej ja miałam, ja się bawiłam ja też. Przednio. Jak to podczas kalamburów, to z reguły mnie nudzą, to w tym wypadku przez to urozmaicenie w postaci okularów to było to zabawniejsze. Jest ona regrywalna, a mało tego mamy tutaj wariant ten łatwiejszy i trudniejszy. Myślę, że kot niebieski, czyli ta talia niebieska fajnie działałaby przy dzieciach, natomiast talia czerwona, no tutaj już my, dorośli, czarna. Musimy... No czerwona, tfu, daltonista. Czarna,
będzie fajnie działać przy dorosłych, gdzie muszą się chwilę zastanowić, jak coś narysować, żeby nie odgadnąć tego złego, tak jak ty przed sekundką. No, tak jak w każdej grze kalambury, albo właśnie grę, bo to jest typowa gra imprezowa, najfajniej jest z nią grać z ludźmi, których dopiero się poznaje. Dzięki temu o wiele później łatwiej zapamiętać niektóre osoby, nawiązać nowe znajomości, albo pogłębić niektóre znajomości. Jest regrywalna, jest szybka i jest bardzo zabawna. No i ma bardzo dobry insert, co bardzo rzadko się w ogóle zdarzy ostatnio w grach. No i to jest też imprezówka, więc inserty w imprezówkach to już w ogóle jest abstrakcja. A więc dostajecie insert, w którym macie na wszystko miejsce. Dokładnie. Jak cenowo? Nie jest źle. Myślę, że to jest standardowa cena jakichkolwiek lepszych wydań kalambur. Tym bardziej, że tu jeszcze mamy okulary i cena ta sugerowana 99 zł to jest cena, którą... Chociaż z tego co wiedziałem, to już za 60-70 można było znaleźć na internetach. Jak chcesz to nabyć, wiesz, taki sposób, taki super ekstra, taki ten, to 99. Pamiętaj. Moją ostateczną ocenę w kategorii gra imprezowa, bo jest to gra imprezowa, dostaję mocną czwórę. W mojej ocenie dostaję trójkę. Jest bardzo fajną grą. Zaczyna się znowu. I tyle. Bardzo warto można do tego wracać. Można w to pogrywać. Daje dużo dobrej zabawy. I... 3. Dobra gra. Dobrze. Dobra. Dobra, nieważne. Dobra gra, dostaję 3. I tym miłym akcentem odmeldowuje się Ruda. I inspektor Piórek. Cześć. Hej. Dzięki za dziś. Zapraszam Was do obejrzenia innych naszych materiałów. Zachęcam również do subskrypcji, komentowania, zostawiania lajków. Zapraszam również na naszego Facebooka, Instagrama czy Twittera. A na dziś idę rosnąć dalej. Także odmeldowuje się Ruda.